stało, tak? Czy chodzi w ogóle, czy nic nie chodzi? Co to dzieje? Może na jedną nogę stało. Czy ona jest za krótka, ta noga? No, jest w tym momencie tak, bo tak jest. Dobrze. Podejdźcie, ewangeliści, do dziecka, módlcie się o niego. Wydłużcie mu nogę, wyprostujcie kręgosłup. Niech kości w nodze staną się w biodrze silne odpowiednie. Potem niech się chłopiec przejdzie i niech powie, jak się czuje. Bóg jest osobą. Nie można się go nauczyć. Ale można go poznać. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Ucieleśniony żywy Bóg. Incarnated living God. On zszedł na ziemię. He came from heaven to earth. Żeby uratować ludzkość. To save humanity. On tu nie przyszedł. He didn't came. Aby sądzić ludzi. Here to judge people. Ale żeby uratować ludzi. But to save people. Ludzkość zbłądziła. Humanity, people just got lost. I nie ma ratunku dla niej. And there is no salvation for them. Dlatego Bóg. That is why. Zszedł na ziemię. God came on earth. Pod postacią Jezusa. And he became a man. Jesus I umarł Christ. Za ludzi. And he died for people. Jako człowiek. As a human being. Jeden za wszystkich. One for all. A za trzy dni. And in three days. Wstał z martwych w ciele. Rose from the dead in flesh. To jest fakt. This is the fact. Dzisiaj każdy. And today everyone. Kto uwierzy w Jezusa. Believes in Jesus. Jako ofiarę. As a sacrifice. Zamiast niego. Instead of you. Uwierzy w to. You believe. If you believe. Że jego grzechy są przebaczone. That your sins are forgiven. Nie dlatego, że jest dobry. Not because you are good enough. Ale dlatego, że Jezus jest dobry. But because Jesus is good. Ten człowiek. Then. Pójdzie do nieba. You will go to heaven. Jeżeli chcesz pójść po śmierci do nieba, if you wanna go to heaven and meet him after you die, uwierz w Jezusa. Believe in Jesus. Uwierz, że umarł za ciebie. Believe that he died for you. Uwierz, że wstał z martwych. Believe that he rose from the dead. Uznaj go za Pana życia. Just confess him your Lord, Lord of your life. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Nawróciłem się do Boga. I was born again. W 2001 roku. In 2001. Wcześniej byłem przestępcą. Before I used to be a criminal. Miałem 17 lat. I was 17. Kiedy zamordowałem człowieka. When I killed a man. Trafiłem do więzienia po raz pierwszy. I went to prison for the first time in my life. Siedziałem wiele lat w więzieniach. And I spent many years out there. Produkowałem narkotyki. I was selling drugs. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Three times I was dying of cocaine. Rzucałem ludzi do bagażnika. I was kidnapping people. Robiłem krzywdę ludziom. I was harming them. Ale w 2001 roku. But in 2001. Dowiedziałem się, że jest żywy Bóg. I found out that there is a living God. Siedziałem wtedy w więzieniu. And I was there in prison. Uklęknąłem w celi na kolana. So in this prison room, I knelt down to my knees. I powiedziałem do niego. And I said to him. Jezu. Jesus. Ty jesteś taki święty. You are so holy. Ty jesteś taki czysty. You are so pure. A ja idę do piekła. And I'm going to hell. Pomóż mi, Jezu. Help me, Jesus. I on tam do mnie przyszedł. And this was the day, very on day when he came to życie. Me. And this is when he started changing my life. On uratował mnie. He saved me. Za darmo. For free. Wszystkie sądy w tym kraju. And all the courts in this country. Skazywały mnie. We're trying to. Mówili, że nie ma dla mnie szansy. Put me to life sentence, saying there is no chance for me. Ale Bóg mi dał szansę. But God gave me a chance. To się nazywa łaska. This is grace. Słowo Boże mówi, word of God says, że wszyscy zgrzeszyli, that everybody sinned, i brak im chwały Bożej, and they lack glory of God, ale są zbawieni z łaski, but they are saved by grace, nie z uwagi na uczynki, not because of what you do, tylko z uwagi na Jezusa, because of Jesus, jeżeli jesteś porządnym człowiekiem, and if you are a good man, to pójdziesz do piekła, then you will go to hell as well, wejściem dla porządnych, if you want to. Jeżeli jesteś złym człowiekiem, if you are a good man or a bad man, to pójdziesz do piekła. You will also go to hell. Wejściem dla złych. Jeżeli jesteś człowiekiem, który mnie teraz słucha, if you are a person that can hear me right now, dobrym czy złym, whether you're good or bad, to powiedz Jezu. Just say right now, Jesus. Ja potrzebuję ciebie. I need you. Przyjdź do mojego życia. Come to my life. Wierzę, że umarłeś za mnie. I believe you died for me. Wierzę, że wstałeś z martwych. I believe you rose from the dead.
oddaję Ci swoje życie. I am giving my life to you. On do Ciebie przyjdzie. And he shall come to you. On Cię zmieni. And he will change you. On Ci pomoże. He will help you. Jeżeli nie dowierzasz, co tu mówię, if you can't believe in what I say, ale na przykład cierpisz dzisiaj, but for example you suffer from some disease, jesteś chory, you are ill, masz problemy, you got some problems, masz nałogi, you are addicted, przyjdź tutaj, come up here, położymy na ciebie ręce, we are going to lay our hands on you, zostaniesz natychmiast uzdrowiony, and you will be healed immediately, natychmiast. Natychmiast odejdą od ciebie nałogi. Right away, all addictions will be gone. Zaryzykuj. Take a risk. Bądź kozakiem. Just be brave. Wystaw nas na próbę. Test us. Wystaw nas na próbę. Put us on test. Jeżeli kłamiemy, if we lie, to gniewać to się obróci. Then you'll see for yourself. Ale jeżeli mówimy prawdę, but if we say the truth, to moc Boża wstąpi na ciebie. That the power of God will touch you. Duch Święty cię dotknie. And the Holy Spirit will touch you. Nie bój się. Do not be afraid. Zobacz, stoję przed tobą. Have a look. I'm standing here before you. Stoję personalnie. I'm real. I mówię ci, że spotkałem Jezusa. And I'm telling you, as a living person, I met Jesus. I Boża moc jest we mnie. And God's power is there in me. I Boża moc jest w tych ludziach. And God's power is there in those people here. Kto z was potrzebuje uzdrowienia? If you need a healing, uwolnienia, if you need to be delivered, dotknięcia z nieba, if you need to be touched, zapraszam do przodu. Come up here. We're gonna pray for you. Hallelujah. Zróbcie miejsce, jeżeli ktoś potrzebuje. Wszyscy chorzy, wszyscy potrzebujący, do przodu chodźcie. Kto potrzebuje? Nieważne w jakim jesteś stanie, psychicznym, fizycznym, zapraszam do przodu. Halleluja. To jest za darmo, za to się nie płaci. Jezus zapłacił na krzyżu Golgoty cenę uzdrowienia, uwolnienia, zaopatrzenia finansowego. Zapraszam. Kto potrzebuje? Przyjdź. Wystaw nas na próbę! Halleluja! Zaraz się okaże! Chodź tu, Kuba! Halleluja! Módlcie się o Kubę! Kładźcie na niego ręce! Do ludzi, którzy stoją tutaj. Halleluja. Basiu, chodź.